W Bałtowie Andrzejki po raz kolejny obchodzono w nietypowy sposób. Andrzejkowy pokaz mody i aukcja cennych przedmiotów to przede wszystkim okazja, aby pomóc. Ta idea, która nam przyświeca, główny zamysł oczywiście to pomoc tym najmłodszym. Czyli na dzisiejszym Andrzejkowym pokazie mody, muszę powiedzieć, że to oni są najważniejsi. I to właśnie poprzez pokaz mody dzieciom, najmłodsi, którzy pokonali chorobę, chcieli pomóc tym, którzy dopiero z nią walczą. Na wybieg wyszły, żeby pomóc dzieciakom, które są dopiero na początku tego zmagania się z tego rodzaju chorobą. Więc one doskonale wiedziały, że przychodzą tutaj z pomocą. My również to robimy i będziemy to robić. W Bałtowie to już drugi taki pokaz organizowany razem z Fundacją Spełnionych Marzeń, która już od kilkunastu lat stara się poznawać i spełniać marzenia chorych dzieci. Tym dzieciom potrzeba jest uśmiechu, zajęcia, oderwania od szpitalnej rzeczywistości i pracowania nad tym, żeby te umiejętności, które posiadają wrodzone, żeby one nie zaniknęły, a wręcz przeciwnie, żeby się rozwijały. Dzieci na wybiegu zaprezentowały się w towarzystwie znanych osobistości ze świata show biznesu, jak na przykład aktorzy Tomasz Ciachorowski i Michał Lewandowski, czy wokaliści Paweł Stasiak i Mariusz Totoszko. W osobnym pokazie zobaczyć można było znanych świętokrzyskich samorządowców i przedsiębiorców. Przygotowali się bardzo długo, włożyli w to wiele pracy, byli tutaj od wczesnych godzin poranek. Panie przymierzały sukienki, panowie dopinali się w garnitury. Pani Barbara, mała biała. Blanka, Krystian, składający się, dopasowany pięknie, łączący się z wymującą spódnicą bluzki. Propozycja Danii Aleksandry Skubińskiej. I biała sterówka. Koszula w blendzie z gąbka, to jest spodnie zimszowe. Jednym z głównych punktów wieczoru była aukcja na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń. Licytowano m.in. witraż od prezydenta Bronisława Komorowskiego, złoty pierścionek Aleksandry Lubomirskiej, koszulkę duetu projektantów Paprocki and Brzozowski oraz piłkę nożną z podpisami piłkarzy polskiej reprezentacji. To jest bardzo szczytny cel, bardzo świetny pomysł, także uważam, że nie warto nie licytować, także trzeba spełniać ich marzenia, żeby byli zdrowi i spełniali swoje. My to wylicytowaliśmy nie dla nas, tylko dla dzieci, bo im bardzo współczujemy i chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wyszli ze szpitala. Jak mówi prezes Fundacji Spełnionych Marzeń Tomasz Osuch, goście w Bałtowie ponownie nie zawiedli. Podczas licytacji zebrano blisko 30 tysięcy złotych. My te pieniądze, które zebraliśmy, przeznaczymy na przyszłoroczną onkoolimpiadę. To duży projekt realizowany przez fundację od 2007 roku, gdzie staramy się poprzez sport aktywizować naszych pacjentów. Fundacja przede wszystkim skupia się na wspieraniu dzieci i ich rodziców. Na oddziały onkologiczne w całej Polsce zaprasza znanych i lubianych artystów. Organizujemy koncerty na oddziale w Instytucie Matki i Dziecka. Występowali chyba najwięksi od Ani Wyszkoni, Patrycji Markowskiej, Grzegorza Markowskiego. Zespół Wolwer, tu dzisiaj obecny jest Mariusz Totoszko, występował niejednokrotnie. Była Doda, która co roku w okresie gwiazdkowym śpiewa dzieciom kolędy. Nie inaczej było w Bałtowie. Swoimi występami fundacje po raz kolejny wspierali zespół Papadi i Wojciech Eza. Tym razem wyjazdowo, właśnie tutaj w Bałtowie, za każdym razem, kiedy to myślę nas odzywa, jak tylko nie ma jakiejś sytuacji, że mamy gdzieś tam termin zajęty, to z wielką ochotą bierzemy w tym udział, bo tak jak powiedziałem, to wszystko widać, co się dzieje z tą pomocą, którą on niesie swoim podopiecznym i to jest naprawdę wspaniałe. Jak tylko mogę i gdzieś tam dostanę jakiś znak, żeby się pojawić, to bardzo chętnie się pojawiam i wspieram jak tylko mogę takie inicjatywy. Z Fundacją Spełnionych Marzeń od lat współpracuje też znana dziennikarka i prezenterka Joanna Racewicz, która podczas Andrzejkowego wieczoru wystąpiła w roli prowadzącej. Ta fundacja nazywa się Fundacja Spełnionych Marzeń i tak właśnie jest, bo to jest trochę tak, że czasem na przykład dla takiego dziecka największym prezentem od losu jest spotkać kogoś, kogo kocha na przykład. To może być piłkarz, to może być aktor, to może być, nie wiem, autor najukochańszej książki dla dzieci. I Tomek wtedy dzwoni do kogoś takiego i tę osobę przyprowadza. Gospodarze Andrzejkowego wieczoru za swój wkład na rzecz fundacji otrzymali wyróżnienia. W Bałtowie nie brakowało wzruszeń, ale także uśmiechu, bo taka właśnie była idea, połączyć dobrą zabawę ze szczytnym celem.